Poniedziałek 31 sierpnia minie 40 lat od podpisania w Stoczni Gdańskiej tzw. porozumień sierpniowych, gwarantujących m.in. powstanie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Powróćmy do tych sierpniowych dni, aby przypomnieć, co działo się w Stoczni Gdańskiej oraz innych zakładach pracy. Wszystko zaczęło się 14 sierpnia 80 roku. O godzinie 6 rano na wydziałach K1 i K3 rozpoczyna się strajk. Organizują go trzej młodzi pracownicy: Jerzy Borowczak, Ludwik Prądzyński i Bogdan Felski. Stoczniowcy żądają przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, zwolnionej tydzień wcześniej. Domagają się także podwyżki płac i upamiętnienia pomordowanych w grudniu 1970 roku stoczniowców. Chwilę potem do protestu przystąpiła prawie cała stocznia. Przewodnictwo objął Lech Wałęsa, który pojawił się na terenie zakładu około 8 rano. Jak przedostał się do stoczni, to do dziś nie jest wyjaśnione. Wałęsa mówi, że przeskoczył płot, tymczasem inni uczestnicy strajku dziwią się i mówią, że nie musiał tego robić, bo jeszcze rano bramy zakładu były otwarte. Około 12 dyrektor Klemens Gniech zaprasza strajkujących na rozmowy. Pierwsze ustalenie to przywiezienie do zakładu Anny Walentynowicz, ale to jedyne ustalenie tego dnia. Strajk trwa i rozprzestrzenia się na inne zakłady Gdańska. 16 sierpnia komitet strajkowy podpisuje porozumienie z dyrekcją, a Lech Wałęsa ogłasza zakończenie akcji protestacyjnej. Ale dwie kobiety, Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska, poparte przez część robotników, uznają to za błąd. Stoczniowcy zostawiliby napastwę komunistów inne mniejsze zakłady, które także przyłączyły się do strajku. Kobiety namawiają robotników do pozostania w stoczni i kontynuowania protestu. Wieczorem zawiązuje się międzyzakładowy komitet strajkowy, na czele którego staje Wałęsa. Następnego dnia, była to niedziela, dzieje się rzecz niezwykła. Robotnicy ustawiają przed bramą drewniany krzyż, przy którym ksiądz Henryk Jankowski odprawia dla 3000 osób mszę świętą. Agenci SB, którzy na bieżąco śledzą to, co dzieje się w stoczni, nie wiedzą, kim jest kapłan. W raporcie piszą: o godzinie 9 rozpoczęła się msza, którą odprawił bliżej nieznany ksiądz. W poniedziałek rozpoczynają się strajki w Szczecinie. Do strajku przystępują zakłady z Elbląga, Tczewa i innych miast Wybrzeża. 22 sierpnia wicepremier Jagielski przyjmuje od gdańskiego MKS-u 21 postulatów. Także w Szczecinie rozpoczynają się rozmowy. Stronę rządową reprezentuje Kazimierz Barcikowski. To przełomowy moment. Strona rządowa uznaje międzyzakładowy komitet strajkowy. Tego dnia też do Gdańska przyjeżdżają tzw. eksperci: Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Gieremek. Lech Wałęsa bez wahania godzi się, aby doradzali oni komitetowi strajkującemu. Wreszcie 30 sierpnia w Szczecinie strona rządowa podpisuje ze strajkującymi porozumienie. Komuniści godzą się na wolne związki zawodowe. Następnego dnia 21 postulatów zostało zaakceptowane w Gdańsku. Porozumienie podpisał Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski. W środę 19 sierpnia w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy muzeum z Komisją Krajową Solidarności. Więzienie przy Rakowieckiej. Po stanie wojennym trafiło tu wielu działaczy Solidarności, w tym Anna Walentynowicz, Kornel Morawiecki, małżeństwo Romaszewskich. W przededniu 40. rocznicy powstania Solidarności odbyła się tu Komisja Krajowa Związku. To symboliczne wydarzenie, mówi dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. Bowiem tak jak Stocznia Gdańska, tak jak sala BHP są tym miejscem, gdzie się wszystko zaczęło, tak były areszt śledczy, Warszawa Mokotów jest miejscem, do którego trafiali członkowie Solidarności w czasie stanu wojennego, w czasie walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Muzeum podpisało dziś z Solidarnością porozumienie o współpracy. Zakłada ono między innymi merytoryczne współdziałanie przy opracowywaniu i publikacji książek, filmów, wystaw.
Umożliwienie prowadzenia kwerend w zbiorach archiwalnych NSZZ Solidarność oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czy też bezpłatne użyczenie muzeum dokumentów archiwalnych dotyczących tematyki żołnierzy wyklętych ze zbiorów Archiwum Historycznego Solidarności. Cały czas nam donoszą osoby, czy przewożą różnego rodzaju pamiątki z okresów Solidarności, 80. lat, stanu wojennego. Dlatego chcemy się tymi pamiątkami dzielić także z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i odwrotnie. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda wskazał, że to dzięki Solidarności możemy dzisiaj upamiętnić te miejsca mordu ludzi, którzy chcieli żyć w wolnym i demokratycznym kraju, ponieważ po 90 roku nikt nie był zainteresowany upamiętnieniem wydarzeń po 80 roku. Te wszystkie pomniki, które dzisiaj stoją, te wszystkie tablice pamiątkowe, to dzięki Solidarności i za pieniądze członków związku, czyli z ich składek, mogli budować tą historię. I dzisiaj się cieszymy, że IPN, że to muzeum przejmuje powoli rolę Związku Zawodowego w pamięci o tą historię. Z kolei uczestniczący w spotkaniu szef Służby Więziennej generał Jacek Kitliński przypomniał, że były areszt śledczy przy ulicy Rakowieckiej to golgota polskich patriotów, którzy tu zostali zamęczeni. Zaczyna się jakby okres świętowania 40-lecia powstania Związku. Jest to ważne i myślę, że to kiedyś w annałach historii ktoś zapisze, że właśnie w tym miejscu ta historia zatoczyła jakby koło, bo pewno nikt nie przypuszczał, że tylu działaczy Solidarności w jednym miejscu można zaprosić i sami przyjdą. I sami stąd wejdą. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wręczył generałowi Kitlińskiemu i dyrektorowi Pawłowiczowi znak Solidarności z logiem 40-lecia powstania Solidarności. Złożone zostały także wieńce pod ścianą straceń i tablicą poświęconą pamięci Anny Walentynowicz. W geście solidarności z protestującymi Białorusinami uczestnicy spotkania, trzymając fragmenty flagi Białorusi, zrobili zbiorową fotografię na znak wsparcia dla walczących o demokrację.